I co? I koleżka kierunkowskazu nie wyłączył i od razu go chwycił mundurowy. O kurde, bezdomny cały golutki leżał. Mundurowy go chwycił za kierunkowskaz 2000 ichniejszej. 2000 ichniejszej, no to będzie trochę pieniędzy. I ten kierowca do mnie mówi, weź zapłać ty, więc chciał na mnie tak zwalić. Ale ja to już jestem taki trochę chytry lis. Dzień dobry, witam Państwa w drugim odcinku. Oczywiście nie sam, bo z Haneczką. Dzień dobry. Moi drodzy, meldujemy, że wszystkie formalności wjechania na Wybrzeże Kości Słoniowej zostały spełnione. Nie było najmniejszych problemów, wszystkie dokumenty przeszły idealnie wręcz. A tutaj Wybrzeże Kości Słoniowej teraz szaleje ze względu na afrykańskie mistrzostwa w piłkę nożną. Więc jak widać za nami naprawdę jest bajera. A my teraz ogarniamy, bo jest 5:20 rano, więc trzeba się troszkę ogarnąć na nowej miejscówce. Co najważniejsze, to fakt, że jest bardzo wysoki poziom wilgotności, taki praktycznie nie do wytrzymania o godzinie 5:20 rano. Byliśmy na lotnisku, ogarnęliśmy się, zrobiliśmy kartę. SIM, gość chciał od nas jeszcze troszkę pieniążków wyciągnąć, pomimo że karta jest za darmo. To jako ciekawostka. No i żeby nie tracić czasu, kilka godzin sobie jeszcze pospać, no to co, pod latarnią najciemniej. Proszę zobaczyć okolice lotniska. Tutaj nasi przyjaciele. Nie trzeba daleko chodzić. Bez większych problemów sobie tutaj przekimaliśmy troszkę. Czas najwyższy, moi drodzy, zostawić kciuka autostopowego pod filmem, komentarz, czyli ślad węglowy, no i rzecz jasna poczta sandałowa, czyli podać odcinek dalej, a my się zabieramy atakować kolejną wizę do miasta. O matko, jak tutaj jest gorąco, naprawdę. Słuchajcie, tam koleżka już wstał, krótko spał gościu, ale naprawdę jest po prostu, w nocy był taki upał i taka wilgotność duża, bez wiatru, że ja normalnie pozamiatany. Nie myślisz, że teraz jest chłodniej niż było w nocy? Tak, jest, no bo chłodniej, ziemia po prostu w nocy oddaje. Tak. Pakujemy się. W pierwszym odcinku zapytałem, ile kosztowała ta woda na lotnisku w Casablance. No i ciekaw jestem, czy ktoś z was zgadł. Na złotówki taka woda kosztowała 14 zł. I co? To nam mówi. To nam mówi, że niezależnie jaki produkt masz w swoich zasobach, wyprodukujesz, wytworzysz, to ważne jest to, gdzie ten produkt będzie sprzedawany. Bo ta woda w sklepie, w jakimś większym sklepie w Casablance, będzie kosztowała 2 zł, a na lotnisku kosztowała 14 zł. Ta sama woda. Czyli cenę determinuje miejsce sprzedaży. Pamiętaj, że jak twój produkt nie idzie, to nie znaczy, że jest zły. Po prostu może nie w tym miejscu, to trzeba go wystawiasz. I koniec, i kropka. Taka lekcja z drogi do żłobka afrykańskiego. Dobra, zaczynamy, jedziemy. Jedziemy w miasto. Tutaj sąsiedzi jeszcze kimają na kartonach. Izolacja, podstawa, karton, żeby od ziemi tak nie ciągnęło. Tutaj niestety taka nieprzyjemna, śmierdząca sprawa, fekalia i to przy lotnisku. Trzeba pamiętać, że jesteśmy w kraju rozwijającym się, ale wciąż, jeżeli chodzi o Afrykę, naprawdę wysoko. Wysoko postawionym kraju ekonomicznie i pod wieloma innymi względami, o których jeszcze opowiem. Tak, ja się budziłam ze zdrętwiałym ciałem w związku z brakiem. Ania miała zdrętwiałe ciało, a tu koleżka triki robi na tym, na hulajnodze. I wyobraźcie sobie, że dwa pasy wyjazdowe, żeby odciążyć. Jeden pas, nice scooter. Jeden pas do środka, ale zobaczcie, jak odgrodzony temat. Żeby wyjść z miasta, trzeba rzecz jasna wyjść poza bramkę. Już tutaj koleżka nawołuje
sytuacja się kręci. Chłopaki młodzi, jak nie mają co robić, no to nie mają co robić. No i się nudzą, jak się nudzą, no to mogą przychodzić im głupie pomysły. A jak przychodzą głupie pomysły... A właśnie, pantofle było trzeba założyć. Kierownik się zna na hulajnodze, mordo. Szanowne panie, uwaga. I teraz wchodzimy w życiowy... W życie. Bonjour. W życie, bonjour. Wchodzimy w prawdziwe życie. Kurde, no grubo. Hania? Haneczka, będziesz miała zderzenie. Ale panie, no kulturowe. Ale idziemy, no idziemy się przywitać z Zatoką Gwinejską. I biznes się kręci, coś tu się sprzeda, kokosa się sprzeda, no tutaj kokosowe palmy. Nie wiem czy wiecie, ale kokos jest w stanie dryfować nawet z 5 lat, aż znajdzie odpowiedni grunt do tego, żeby się osadzić. Kokos jest wytrzymały, kokos jest kozakiem, a na tych palmach kokosowych no to pustki, no bo już wszystko zjedli, więc trzeba poczekać na sezon. Coś widać jeszcze? No jest. No to może jeszcze coś by się uskrywało, ale to trzeba z szefami pogadać. Uuu, sprzątanie plaży, jestem pod wrażeniem. Szacunek na osiedlu. A to nie jest takie oczywiste, moi drodzy. Ale fale. Zatoka Gwinejska. Są kokosy, zaraz Hania będziesz piła. Będę miała kokosy, jezek jest wspaniale. Jest niesamowicie. Trytrytka, mała trytrytka zawsze jest ze mną, a teraz próbuję ogarnąć spodnie, bo są schudłem. Schudłem. I robię z tego pasek, z trytrytki. Bo dajcie. Tutaj chłopaki, browary, charakterystyczne dla krajów chrześcijańskich, ale podkreślam jeden bardzo ważny fakt, że jesteśmy w kraju, który jest mieszanką chrześcijaństwa i mieszanką islamu. Kiedy nie idzie dogadać się, to łapiemy stopa. Ale ceny, powiem wam, za transport, jeżeli faktycznie są takie są, to może być trochę przerażające, ale autostop zawsze ratuje dusko. Tu się nie zmieścimy, tu się powinniśmy zmieścić i to bardzo ładnie byśmy weszli. Szatujemy teraz na 53. Może się uda. Najgorsze jest to, że ambasadę Gany zamykają nam o godzinie chyba 14, a przebicie się przez całe miasto Abidżan może nam zająć naprawdę długo. Jeśli nie wiesz co zrobić ze swoim życiem, to melduję, że jest fucha na wybrzeżu Kości Słoniowej. Operator wózka widłowego. Jak coś to mówiłem i nie zrzędźcie, że roboty nie ma. Robota jest. Tam za mną, po prawej stronie przy studience, ziomek normalnie wykitował prawie takie słońce. Z busa nas wyrzucili, wyprosili, nie wyrzucili. No bo mówią tak, policja. A my stoimy, nie? No w Afryce wiecie, że pasażer, który w busie stoi, że będzie mandat od policji. No kurde, abstrakcja jakaś. Bajera jak mało. Przecież wy widzieliście, że ja praktycznie na wydechu czasami siedziałem w tych busach w Afryce, a oni tutaj bajerują, że policja zatrzyma i będzie mandat. Znamy już takich rzezimieszków. O, kolega tutaj, czy się stoi, czy się leży, to wypłata się nie należy. A tutaj z szefową, dobrze no. Łapcze powa tego tira, będziemy tirem jechać. Finalnie udało się, moi drodzy, taksówkę złapać, dogadać się na ceny. Jedziemy z szeryfem Muhammedem. Z Mohamedem. W sumie ciężko pomylić imię. Śmiejesz? Powiem wam, że ciężki temat ze stopem i ze złapaniem busika tutaj, naprawdę. Ale trzeba zauważyć, że pasy z przodu muszą być zapięte. To nie ma tak ten. Patrzcie, jakie u Muhammeda fajne ten na kierownicy. Kryształy. Fajne. Koleżka tutaj sprzedaje. Kręci, kręci się. W korku wodę kupisz u szefowej. Co szefowa na głowie trzyma. Chlebek kupisz. Chusteczki kupisz, żeby wytrzeć pot.
Dużo rzeczy ty kupisz. Chciałem tylko pokazać, że na World Cup afrykański, trzeba to zauważyć, że ktoś nie wyrwał kamery, wypuścili kolę taką, zobaczcie, 2024, będziemy musieli się napić oficjalnie. A, sorry, tam kapustkę robią, a tutaj za tym są blokowiska, więc takie dość ciekawe zjawisko, ponieważ te mieszkania mają, znając życie, po 40-50 metrów, a rodziny na Wybrzeżu Kości Słoniowej są rodzinami wielodzietnymi. Więc tak jak kiedyś w PRL-u były rodziny w 40 metrach, 45 metrach kwadratowych, tak jak u mnie na Podlasiu, dwójka dzieci to standard, trójka też normalnie, mam sąsiadów, co była ich czwórka i dwójka rodziców, więc no pewnie tutaj tak samo, siema. Policjant zatrzymał busa, kierowca wysiadł, w lewej dłoni pieniążek, a pieniążek dużo rzeczy naprawia, chwila, moment, i kierowca wrócił do autobusu. Bo gdyby kierowca się zburzył i powiedział, nie będzie pieniążka dla ciebie, szeryfie, no to niestety szeryf by znalazł tyle punktów, które by nie pasowały do kontroli, i ten kierowca by zapłacił jeszcze więcej. Więc lekcja z tego taka, że się nie opłaca nie dawać pieniążka. Takie życie. Wydaje się proste, tutaj nabiera innego charakteru. Te kilka kilometrów już jedziemy ponad godzinę. Ania, jest wycieczka? Czerwona, dotarliśmy do ambasady Gany. Okazuje się, w ogóle na stronie Gany ta wiza wygląda dziwnie, co najmniej dziwnie. Co to jest? Internacjonal? Jakaś szkoła, ale spróbujemy zorganizować dokumenty w przeciągu godziny i spróbujemy to jeszcze dzisiaj zrobić. Ciekaw jestem, czy to się uda. Przepraszam. Czekaj, przepraszam. Idziemy na Orange. Internet, bo bez internetu jak bez wody. Wiza do Gany nas zmiażdżyła. Jest piątek, próbowaliśmy zrobić tą wizę, tak żeby jeszcze dzisiaj to zaaplikować. W ogóle składając o wizę turystyczną, składasz, że jesteś rezydentem Abidżanu, Wybrzeża Kości Słoniowej. To już pomijam, i to w ogóle idziesz na policję po taki dokument. I później jak już złożysz, no to czekasz minimum jeden dzień. Mówię tutaj o przyspieszonym procesie, czyli $120. Ale odpuszczamy, bo wiza byłaby dopiero we wtorek, to czyli byśmy musieli siedzieć tutaj w Abidżanie cały weekend, aż do wtorku, i w środę dopiero byśmy wyjechali. A niestety wiecie, że kierownik i szefowa w takich miastach nie lubią spędzać wolnego czasu. No bo to nie jest, wiecie, to co tutaj po co my tutaj przyjechaliśmy. Przyznam szczerze, że jestem tak zmęczony, tak wycieńczony w ogóle tym staraniem o wizę tutaj fizyczną, że normalnie stawiam brzydką literę na ambasadzie Gany. I co najciekawsze, nie mają zielonego pojęcia, jaka jest sytuacja
między, na granicy, czy na granicę będzie można zrobić tą wizę. No nic, wiecie, że nieraz już na kanale jechaliśmy w ciemno. Raz się udaje, raz się nie udaje, ale takie jest życie. Tani kubeczek, czyli trochę mięsa i sosu. Tutaj mamy ryż, pojemnik z ryżem. No tego ryżu ile? 300? Tego ryżu 400 gram dostaliśmy. I ja już tego ryżu trochę załadowałem tutaj. I trochę tego mięska. I teraz wyobraźcie sobie, co? A, dobra, dobra. No. Moi drodzy, podsumowując, za to wszystko zapłaciliśmy 56 zł. I mówcie mi, że w Afryce jest drogo. Taniocha. Udało się znaleźć bankomat. Pokażę wam teraz, jak pieniądze wyglądają. Zobacz, to takie papierowe. Ale w dobrej kondycji z bankomatu. Ale od ludzi no nie są takiej dobrej kondycji. Proszę. O, już wam tysiaka pokażę. Wielbłądzik. No i 10 tysięcy. Pozostałe już schowałem. Więc może przy następnej okazji. Dobra, dziki. Teraz jedziemy z naszym koleżką Ibrahimem, taksówką. Jedziemy do naszego ziomka, siostry, brata, matki z Chin. Wiecie, jak jest w życiu u kierownika. Bracia i siostry są wszędzie. I słuchajcie akcji. Jedziemy tutaj z moim koleżką, który jest za fajerą, którego znam od 8 minut, którego Hania też zna od 8 minut. I co? I koleżka kierunkowskazu nie wyłączył i od razu go chwycił mundurowy. O kurde, bezdomny cały golutki leżał. Mundurowy go chwycił za kierunkowskaz 2000 ichniejszej. 2000 ichniejszej, no to będzie trochę pieniędzy. I ten kierowca do mnie mówi, weź zapłać ty, będzie chciał na mnie tak zwalić. Ale ja to już jestem taki trochę chytry lis. Mówię nie. I on mówi, to chociaż tysiaka. Mówię, ty, no to kurczę. Co ja będę za mandaty taksówkarza płacił i tak zaraz tutaj będę mu osmarował 3000. To co jeszcze będę mu 2000 płacił za jego błąd? I tego, no niestety, no zapłacił mandat. Ale policja tu się nie cyka. Po prostu od razu rękę wyciąga i mówi, że trzeba, dawaj. Ja temu policjantowi rękę ścisnąłem, ale uścisk dłoni kierownika nie wystarczył, niestety. Chusteczki na przodzie, na wypadek, gdyby pasażer się miał zesrać ze strachu. Taka sytuacja, kiedy masz 50% zniżki na bilet i lecisz sobie na pełnej do laski, która mieszka 62 km stąd. Jesteś wspaniałym wspinaczem, bo twoje palce po prostu trzymają się 2 mm tam takiego tego tam przy drzwiach. No i elegancko, no. I patrzcie, tego jest klimą, nie? Patrz, zatrzymał się. On tam teraz sobie zszedł z tego, z tematu, póki samochód stoi. I zaraz wskoczy dalej. Zobaczcie, zwróćcie uwagę, jak nagrywam te filmy tutaj w drugim odcinku. Zwróćcie uwagę, jakie tutaj jeżdżą auta. Czasami normalnie mam takiego troszeczkę zderzenie z rzeczywistością, zderzenie światów. O, widzieliście tam koleżkę, co do laski jedzie. Zderzenie światów, bo zobaczcie, jak dobre marki jeżdżą. To, co widzieliśmy w Sierra Leone, czy Liberii, czy Gwinei, czy tam wyżej, to niestety tego się nie da porównać. Grubo, nie? With love and prosperity and I woke up asking myself. Oh, I woke up asking myself, why can't we achieve a sustainable peace? Why can't we have a sustainable future? Why can't we achieve? Jesteście? To dobrze. Kończymy dzisiejszy odcinek. Hania jest zmordowana, tam to dziewczyna, ale kokosa wypiła. Najważniejsze. Moi drodzy,
Dziękujemy. Dziękuję w imieniu swoim, jak i Hani za dzisiejszy odcinek. Serdecznie pozdrawiamy z Wybrzeża Kości Słoniowej. O, tutaj zaraz nogę złamię. Polecam zostawić kciuka autostopowego pod filmem, ślad węglowy, czyli komentarz, oraz poczta sandałowa, czyli podanie odcinka dalej. To bardzo ważne, żeby kanał nabierał mocy w skrzydła. Słyszeliście, jak ktoś płacze? Słyszycie to? Odcinek się kończy i taki płacz. Dokładnie. Do następnego odcinka. Wszystkiego dobrego. My się udajemy do naszej znajomej kolegi, koleżanki, mamy, siostry, brata, ciocia. Trzymajcie się. Pozdrawiamy serdecznie. PS. Mamo Hani. Hania jest bezpieczna.